Gmina Dewity zwolniła przedsiębiorców z podatków od nieruchomości na pół roku, czyli za okres od 1 kwietnia do 30 września 2020 roku. Uchwała Rady Gminy Dewity to ukłon w stronę przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu pandemii wywołanej wirusem COVID-19. To głównie ci przedsiębiorcy, którzy są wymienieni w rozporządzeniach Rady Ministrów i we wcześniejszych rozporządzeniach Ministra Zdrowia, które mówiło właśnie o zakazie prowadzenia danej działalności, czy też ograniczeniu prowadzenia danej działalności w okresie epidemii, czyli na przykład zakłady fryzjerskie i inne działalności tam wymienione. Urząd Gminy Dewity wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom od momentu wprowadzenia stanu zagrożenia pandemicznego. Wszystkie wydziały, czy to gospodarki przestrzennej, komunalnej, czy Urzędu Stanu Cywilnego, pracowały i nadal pracują nieprzerwanie. Nie było takich sytuacji, że jakiś wydział był wyłączony z pracy. Chodziło także o to, właśnie aby przedsiębiorcy, czy ci, którzy inwestują na terenie naszej gminy, potrzebują uzgodnienia przyłączenia do sieci wodociągowej, czy też potrzebują wypisu, wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czy decyzji o warunkach zabudowy, żeby ci wszyscy przedsiębiorcy, czy też inwestorzy mogli realizować w miarę bez przeszkód swoją inwestycję. Tak staraliśmy się właśnie wspierać i pomagać, żeby nie było jakichś ograniczeń w tym zakresie. Oczywiście pewne formy dostępu do urzędu są inne i one wynikają właśnie ze stanu epidemii i te ograniczenia są wprowadzane. Natomiast sam kontakt i realizacja zadań odbywa się tak jakby nieustannie, permanentnie. Staramy się tutaj nie wprowadzać jakichś barier. Nieprzerwanie działa również stodoła, czyli targowisko wiejskie w Dewitach. Władze gminy dbają o to, by wystawcy mieli gdzie sprzedawać swoje ekologiczne produkty. W sytuacji, gdzie większość targowisk jest pozamykana, jest to wyjątkowa gratka dla konsumentów. Tutaj również cały czas ta stodoła była dostępna i dla naszych mieszkańców, i dla naszych wytwórców. Chodziło o to, żebyśmy mogli mieć dostęp do produktów zdrowej żywności, żeby ta zdrowa żywność wzmacniała nasz układ odpornościowy i także, żeby w sposób taki niezachwiany ta sprzedaż w tym miejscu mogła się odbywać. Oczywiście są wprowadzone pewne regulacje dotyczące maseczek, dotyczące ilości osób, która może jednocześnie przebywać w tym miejscu, ale cały czas targowisko jest otwarte. Najbliższą sobotę również będzie otwarte, więc zapraszamy bardzo chętnie, aby właśnie w zdrową żywność zaopatrywać się w Dewitach. W lokalnej wspólnocie jesteśmy w stanie zaopatrzyć się w wiele produktów, na przykład chociażby w takie, które nam ułatwią remont. Tu z pomocą spieszy salon łazienek znajdujący się w gminnej strefie przedsiębiorczości. Firma powstała rok temu. W swojej ofercie posiada kolekcję polskich rzemieślników, jak i światowych potentatów w dziedzinie wyposażenia wnętrz. Uzupełnieniem asortymentu jest usługa wizualizacji 3D łazienki. To usługa gratis w ramach zakupu. Firma w swojej ofercie posiada płytki gresowe, glazurę, mozaiki, wanny, kabiny prysznicowe, ceramikę sanitarną, armaturę, grzejniki, meble, lustra, oświetlenie, tapety, dodatki, chemię budowlaną i własny transport gratis. To, że studio ceramist powstało w gminie Dewity, nie jest przypadkowe. Brakowało tu takiego miejsca zarówno dla mieszkańców samej gminy, jak i dla mieszkańców tak naprawdę Olsztyna i dobrego miasta, bo klientów właśnie mamy też z daleka. Bardzo istotną kwestią jest to, że gmina wspiera aktualnie i nie tylko teraz tak naprawdę przedsiębiorców. Na otwarciu też był obecny wójt gminy Dewity, który tak naprawdę dodał nam też skrzydeł i wiatru w żagle. Tak? Bardzo fajnie jest czuć to, że gmina nas wspiera, chociażby w tak trudnej sytuacji, jaka przydarzyła się teraz. Z kolei wyjątkowe ręcznie robione przedmioty z Warmii i Mazur znaleźć można w sklepie internetowym ze sztuką i rzemiosłem w szubarach.pl. W internetowej galerii prezentowane są dzieła twórców z bliższej i dalszej okolicy. Można sobie wybrać na przykład zakładkę, jeżeli się szuka prezentu na komunię, czy na ślub, albo dla mamy, ponieważ jeśli mamy się zbliża, może warto tą zakładkę odwiedzić. Można zamawiać dotykowo zupełnie do paczkomatu, czyli jest to bardzo przyjazny sposób kupowania rzeczy wyjątkowych w momencie, kiedy nie można tego robić podczas targów na przykład. W takim okresie po prostu sprzedaż rzeczywiście znacznie spadła, zwłaszcza, że zostały odwołane wszystkie imprezy typu komunie, śluby, a to jest jakby ten asortyment, który w tym okresie nam się najlepiej sprzedaje. Więc jakby to gmina wyszła z taką inicjatywą, żeby
przedsiębiorcy po prostu mogli się reklamować, mówić mieszkańcom o tym, co robią. Nie tylko coś dla ducha, ale i dla ciała znajdziemy w gminie Dewite. W restauracji Ziemniak na Drugie w Kieźlinach serwuje się głównie kuchnię podlaską, czyli taką, na której wychowała się właścicielka, Paula Zielińska. W ofercie znajdują się m.in. placki ziemniaczane, kiszka oraz babka ziemniaczana. Musieliśmy całkowicie przekształcić profil działania swojej restauracji. Zaczęliśmy serwować dania na wynos lub z dostawą do klienta. Jednak nie oszukujmy się, jest to nieporównywalne z tym, co było przed zamknięciem lokalu, tak? Obroty spadły 3-krotnie, przestaliśmy świadczyć usługi cateringowe, nie prowadzimy żadnych szkoleń. Gmina Dewity promuje naszą restaurację u siebie na fanpage'u. Panie ze środka zdrowia zamawiają jedzonko do siebie do pracy oraz pracownicy gminy zamawiają posiłki i to po prostu wpływa korzystnie na nasze obroty. Przedsiębiorców w budowaniu kompetencji i rozwoju wspiera również Akademia Rozwoju Biznesowego Kompas, zarejestrowana w Różnowie. Firma działa 10 lat na rynku Warmii i Mazur, jak również w całej Polsce. Jeżeli chodzi o gminę Dewity, to jest bardzo specyficzna sytuacja, ponieważ jest to gmina, która bardzo mocno wspiera przedsiębiorców, tak przynajmniej z mojej obserwacji. Bardzo często wspierają ich zarówno na Facebooku, czy w jakichś innych mediach społecznościowych. Zawsze wiem, że można zadzwonić do gminy i poprosić o jakieś wsparcie. Kompas wspiera pracowników i zarządy w kryzysie spowodowanym pandemią. Pracodawcy dzwonią do ekspertów z Kompasu po wsparcie, bo ich pracownicy nie zawsze umieją dostosować się do obecnej sytuacji. Musimy bardzo mocno i intensywnie nadążać za zmianą, która jest. I to, jak dzisiaj skupimy się na podnoszeniu kompetencji pracowników, zaskutkuje nam na ten czas po epidemii, kiedy będzie restart i kiedy na nowo wszystko wróci do innej, już nowej rzeczywistości. By ta nowa rzeczywistość mogła nadejść, trzeba współdziałania zarówno samorządu, jak i lokalnych przedsiębiorców. W gminie Dewity jedna i druga strona staje na wysokości zadania. Świadczy o tym chociażby wspólna akcja Maseczki dla Polski. W tym projekcie udział wzięła firma lokalna o zasięgu ogólnokrajowym, czyli Wipasz S.A. Firma akcję wsparła kwotą 1,5 miliona złotych. Dzięki temu ponad 12 tysięcy maseczek trafiło również do mieszkańców gminy Dewity. Drugi duży przedsiębiorca, który wspierał lokalny samorząd, to Bujalski Spółka ZOO. Firma przekazała pieniądze na zakup określonych urządzeń i materiałów związanych z przeciwdziałaniem pandemii, takich jak jonizator czy ozonator, które mogą być wykorzystywane przez Straż Pożarną czy jednostki organizacyjne jako środek zdrowia w Dewitach.